Stary Rynek 1, Łukasz Kępiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu Zielonogórscy Radni, jak w każdą środę, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się tradycyjnie, panowie, raz w miesiącu wypada także po sesji Rady Miasta i te sesje nas przyzwyczaiły do tego, że tematów burzliwych, kontrowersyjnych nie brakuje, są też tematy luźniejsze, ale te w mediach nie cieszą się aż tak dużą popularnością. Ja bym chciał porozmawiać, panowie, na temat tego wieżowca przy Rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża, bo nie wiem, czy to jest temat kontrowersyjny, czy traktować ten temat jako temat bardziej przyjemny, bo z jednej strony mamy inwestora, który ma pieniądze, jest to firma z Poznania, ponoć ma tych pieniędzy bardzo dużo, wybiera Zieloną Górę jako miejsce do inwestowania, czyli chyba jest powód do zadowolenia. Z drugiej strony kontrowersyjny temat, bo w Zielonej Górze od dłuższego czasu mówimy o tym, że brakuje miejsc parkingowych. Deweloper chce inwestować, ale jakoś zbytnio nie kwapi się do tego, żeby te miejsca parkingowe, które chyba są narzucane, je trzeba budować w przypadku inwestycji, on jakoś się nie kwapi i prosi Radę Miasta, żeby tych miejsc było mniej. To się zgadza, tak? Dokładnie tak. To znaczy, mnie zaskakuje to, bo jeżeli ktoś ma pieniądze, chce inwestować, ma możliwość, bo przypomnijmy, że to nie jest taka sytuacja, że w tamtym miejscu brakuje planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwiałby na przykład budowę lub w jakiś sposób ograniczałby. Tam jest plan przyjęty przez Radę Miasta dla całego obszaru, to jest osiedle Łużyckie, ale to jest plan razem z osiedlem Słoneczne przyjmowany, bardzo duży plan i na dzień dzisiejszy może tam inwestor budować, co chce, w sensie, które są tam ustalone, czyli wielorodzinną zabudowę. Sprecyzuję, chodzi o to miejsce, gdzie wesołe miasteczko się rozkłada, zazwyczaj. Cyrk, tak, zazwyczaj, dokładnie, naprzeciwko Carrefoura. Tak, i jeszcze dodajmy, tak naprawdę na osiedlu mieszkaniowym naprzeciwko Carrefoura, ale przy takim parku tak zwanej Świętej Trójcy, przy ulicy Dąbrówki, jest jedynym pozostałym zielonym terenie w tamtym miejscu, bo to jest też istotne. Oczywiście. Który ma zostać zasłonięty. I panowie, i co z tymi parkingami? Istota rzeczy jest taka, że nagle inwestor powiedział, że on chętnie by budował, ale żeby tam było mniej miejsc parkingowych. No tak w skrócie rzecz biorąc. To się mocno kłóci z tym, o czym dyskutujemy w Zielonej Górze od dłuższego czasu. To mnie zaskakuje, bo przecież prezydent mówi o programie 1000 plus, w sensie 1000 miejsc parkingowych, a jednocześnie tam zamierza, bo skoro składa wniosek, to prezydent złożył ten wniosek w imieniu inwestora, chce tam wybudować duży budynek, zmniejszyć ilość miejsc parkingowych dopuszczalnych dotychczas, a dodajmy, że tam jest jednak strefa mieszkaniowa. Tam są problemy dla mieszkańców ulicy Dąbrówki z wjazdem, wyjazdem, z miejscami parkingowymi. Dodatkowe zagęszczenie zabudowy i jeszcze dodatkowe samochody, pojazdy. Ja nie wiem, jak przez ulicę Dąbrówki tam będziemy się poruszać, skoro ona i tak już w tej chwili jest mocno zakorkowana. Platforma Obywatelska, panie Marcinie, pan jest zaangażowany w program Parkingi 1000+. Tak, Parkingi 1000+ nam idą swoim tempem, ale wczoraj sesja Rady Miasta pokazała, że ta decyzja jest decyzją złą w mojej ocenie. Nie należy tego planu zmieniać i zmniejszać ilości miejsc parkingowych. Po pierwsze inwestor, duży globalny inwestor, który buduje w całej Polsce. Mamy dobry miejscowy plan, w tym wskazuje, że od 30 metrów kwadratowy powierzchni użytkowej jest miejsce parkingowe. Teraz od 70, czyli jakby dwa razy miejsc parkingowych będzie mógł inwestor wykonać. Tu możemy iść parking podziemny. To jest po prostu nadrzędnym celem jest parking podziemny w tym miejscu. A czy będzie, panowie, słyszeliście, bo ja od radnych Zielonej Razem wczoraj słyszałem, że będzie jeszcze jedno spotkanie z inwestorem, może uda się coś wynegocjować, bo tak naprawdę mamy jakiś tam pomysł, może uda się przekonać tego inwestora, żeby rzeczywiście tych miejsc było więcej, na przykład kosztem miejsc hotelowych. Ja tak wczoraj usłyszałem, że tam mają być i mieszkania, i usługi w postaci hotelu i można gościom hotelowym tych miejsc trochę podebrać, bo nie zawsze hotel jest w pełni obłożony, nie. Tak żeby mieszkańcy Zielonej Góry, którzy zdecydują się kupić mieszkanie w tym nowym budynku, żeby mieli te miejsca parkingowe. Ja w to nie wierzę, bo gdyby tak było, to byśmy rozmawiali z tym inwestorem przed podejmowaniem uchwały dotyczącej przystąpienia. Kiedy myśmy już przystąpili, to po co teraz rozmawiać z inwestorem? Skoro i tak jest zadecydowano, skoro radni prezydenta Kubickiego, jeżeli prezydent Kubicki przedkłada taką propozycję, to i my na sesji mówimy, że poczekajmy jeden miesiąc, w tym czasie porozmawiajmy z inwestorem, niech on przedstawi wizualizację, co tak naprawdę chce, w której strony mają być wjazdy, wyjazdy na ten teren i potem przystępujmy i oni tego nie chcą. Radni prezydenta i prezydent, no to znaczy, że oni prą do tego, nie wiem, niektórzy nawet wspominali, co chce zrobić inwestor, tak jakby byli już po spotkaniu z inwestorem.
Więc może tam jakieś indywidualne, zakulisowe rozmowy były. Ale to znaczy, że Radę Miasta i mieszkańców Zielonej Góry, a szczególnie tego terenu, ulicy Dąbrówki, traktuje się czysto przedmiotowo. Bo ja pytałem wczoraj na sesji, czy prezydent rozmawiał z mieszkańcami tamtego terenu? To jeden z radnych prezydenta powiedział, no nie rozmawialiśmy, bo przecież pewnie zaraz zablokują mieszkańcy. No to jak my traktujemy mieszkańców? My, Zielona Razem, klub radnych i prezydent mieszkańców. Bo to jest mój okręg wyborczy, Piotra też. I akurat do tego zmierzałem, panie Marcinie. Akurat bardzo dobrze znam ten teren i problematykę, szczególnie tam ulica Świętej Trójcy, parku. I po pierwsze, jeżeli wchodzi taki inwestor z budynkiem wysokościowym, tak, wpierw musimy coś dać mieszkańcom, czyli ten park poprawić, tak? Może go zrewitalizować, poprawić komunikację na całym osiedlu. Plan miejscowy dotyczy osiedla Słonecznego. My się zajmujemy drobnym wycinkiem. Dlaczego nie poszerzymy planu, nie rozwiążemy przy okazji kilku innych problemów? Komunikację, kanalizację, parkingi, z tego można wymieniać dziesiątki, plus jakieś chodniki, przejścia, dojścia. Tych problemów na tym osiedlu jest bardzo dużo. Wchodzi duży inwestor, zmniejszamy miejsca parkingowe kosztem blokowisk, które są z boku. I tak będzie. Nie można zakładać na sesji Rady Miasta, że przeważnie hotel nie jest pełny. Skąd w ogóle takie założenie? Są wskaźniki i musimy dopasować miejsca parkingowe. Są usługi, miejsca parkingowe. Jest to wizytówka miasta, może być ten obiekt. Należy dopasować elewacje, materiały, dojazdy, wyjazdy, a coś, co jest szklanym sufitem w mieście, to są parkingi podziemne. Był plac teatralny, wyszliśmy jako platforma wykonania parkingu, prezydent zrezygnował. Tutaj inwestor moim zdaniem jest zobowiązany wykonać nadwyżkę miejsc, żeby zrekompensować tą dominantą, tym budynkiem, który troszeczkę jednak wpłynie na zabudowę tego osiedla, żeby zrekompensować mieszkańcom tę zmianę przestrzeni. Rozumiem, musimy pewnie zabezpieczyć mieszkańców i przy okazji wiele spraw, czyli zieleni, dojazdów, parkingów, które na tym osiedlu są wygenerowane przez lata. Panowie, jeszcze króciutko wątek w tym temacie. Czy my coś wiemy na temat tego budynku? Skoro jest plan, przyznam się, nie pochyliłem się nad nim przed naszą rozmową, tak więc nie wiem, jakie są tam zapisy. Określona jest wysokość zabudowy, bo gdzieś medialnie słyszę, że ten deweloper chce budować 12-piętrowy wieżowiec albo od 12 piętra, że to minimum i trzeba budować jeszcze do góry. Jak to wygląda, panowie? Możemy coś powiedzieć? To mnie również zaskakuje, ponieważ sytuacja jest taka, że ten teren akurat jest rzeczywiście wyniesiony, jak ktoś przejeżdża, a pewnie często przejeżdża, przecież jako zielonogórzanie tamtędy, on jest wyniesiony. I teraz jeszcze wieżowiec w tamtym miejscu, 12-piętrowy, to on będzie bardzo mocno dominował w tamtym terenie. Ja już nie mówię, że właściwie zasłoni całkowicie choćby tą enklawę zieloną, która tam pozostała. Ale proszę zobaczyć, że w uzasadnieniu czy w rozmowach na komisji przedstawiane było to, że tam w niedalekiej bliskości są wieżowce. Ja zapytałem, jakie? Powiedziano NBP budynek, przy ulicy Lisiej, przy ulicy Krośnieńskiej. No to przy 1 maja też możemy powiedzieć, ale to jest kilkaset metrów dalej. To nie jest ta sama enklawa, tak? Przy Wojska Polskiego też i to są niżej budynki usadowione. To jest, będzie indywidualnie jeden wysoki, potężny budynek, i do tego jeszcze z niewielką ilością miejsc parkingowych. Jeszcze tylko dodam jedno. Proszę bardzo i kończymy. Jak dysponujemy przestrzenią miejską jako władze miasta, powinniśmy zobowiązać inwestorów nauczyć. Trzeba przyjść, pokazać, przekonać radnych, pokazać mieszkańcom te rozwiązania, zaproponować coś. Nie ma tak w Polsce, że ktoś przychodzi pisemkiem. Ale był u prezydenta i go przekonał. Reguluje zagospodarowanie przestrzenne. To po prostu jest nieprofesjonalne uzgadnianie zabudowy miasta, inwestycji w skali, bo my odpowiadamy za to jako radni, za tą przestrzeń. I wczoraj to poszło, powiem szczerze, na siłę. Miesiąc czasu nic by nie zmienił. Ja chciałbym się spotkać z inwestorem, dopytać go, wziąć ekspertów z miasta, przeanalizować tą zabudowę, odpowiedzieć na szereg pytań. Jak już poszła procedura miejscowego planu, będzie nam bardzo trudno regulować teraz zapędy inwestora. No oby chociaż, nie wiem, już po fakcie doszło do spotkania z inwestorem, też myślę, że mieszkańcy dowiedzieliby się więcej, bo na tę chwilę tak nie za bardzo. Wiemy, że będzie jakiś budynek, będzie to prawdopodobnie wysoki budynek i będzie miał niewielką liczbę miejsc parkingowych. To na tę chwilę tak na szybko pozbierane informacje. Panowie, o komunikacji miejskiej chciałbym z wami porozmawiać. Z racji tego, że wczoraj w ratuszu pojawiły się sygnały, że komunikację miejską należałoby ujednolicić, bo na przykład w Ochli brakuje przystanków autobusowych, takich z prawdziwego zdarzenia. Ochla to też Zielona Góra, w centrum miasta mamy inne wiaty, gdzieś tam zdarzają się inne wiaty, a gdzieś w ogóle brakuje chodnika. Co panowie na to?
Ja uważam, bo mówimy teraz jakby o ujednoliceniu wyglądu tych wiat autobusowych. Tak, o przystanków. Już nie mówię o samych autobusach. Tak one wszystkie będą wyglądały tak samo, te systemy będą też takie same, ale chodzi o to, z czego korzystają pasażerowie. No w Ochli czekamy raczej na autobus stojąc w błocie. I tu jest problem, bo jedna rzecz, wiata autobusowa, ja uważam, że jeżeli już robimy nowe, to rzeczywiście one powinny być w jednym klimacie, w jednym wyglądzie jak najbardziej. Natomiast ja zdecydowanie bardziej bym się skupił na to, w co i gdzie wysiadają ci mieszkańcy, bo często wysiadają w błoto, bo nie ma chodnika przy przystanku, nie ma w ogóle przejścia dla pieszych i to jest przykład Ochli. Wielokrotnie już o tym wspominałem, bo wielu mieszkańców o tym też mówiło. To jest akurat miejscowość, która też mieszkaniowo mocno się rozwija, a tam matki z dziećmi muszą przechodzić, brnąć z wózkiem w błocie. Z jednej strony jest ulica, po której dosyć szybko często kierowcy się poruszają, z drugiej strony rów. Ten rów do tego nie jest jeszcze oczyszczony, więc często po dużych opadach po prostu wylewa. I ludzie muszą broczyć tam w błocie. Dziecko jadące, nie wiem, na rowerku nie jest w stanie tam przejechać. Więc po prostu zwyczajnie jest niebezpiecznie. I w moim przekonaniu najpierw spójrzmy, jak te przystanki wyglądają, w sensie na ziemi, a dopiero potem spójrzmy w górę. Platforma Obywatelska, dostrzega pan ten problem, panie Marcinie? Oczywiście, wczoraj na sesji przedstawiłem propozycję takiej wiat, kierowałem tu się przykładem Rzeszowa. Tam jest ta unifikacja, ujednolicenie tej małej architektury, czyli chodzi o komunikację miejską, bo nie sztuką jest kupić autobus elektryczny czy autobus wysokiej klasy, ten autobus diesla, tylko chodzi o dostosowanie całej infrastruktury, żeby ta komunikacja otworzyć dla mieszkańców. Ja wskazywałem, że warto zainwestować w przystanki podgrzewane z fotowoltaiką, warto zainwestować w pylony, gdzie są miejsca mniej uczyszczane, żeby nie budować dużej infrastruktury, to są mniejsze koszty utrzymania, a po pierwsze, należy zinwentaryzować tą przestrzeń Nowego Miasta, Starego Miasta, tak? Zrobić nowe studium transportowe, studium komunikacyjne, nowe dogęszczenie przystanków, skonsultować to z tymi sołectwami, z mieszkańcami. To więc ten proces pominięto. Wbudowujemy nowy transport za miliony złotych i bardzo dobrze, ten ekologiczny, ale czym zachęcić mieszkańców, jaką wartością? Właśnie wartością infrastruktury. Tego brakuje w mieście. Brakuje takiej flagowej przestrzeni, no bo te przystanki po prostu są komiczne. Ostatnio patrzyliśmy przy ulicy Granicznej do Kisielna, to jest jakaś wiata z lat 70. Na Westerplatte montowaliśmy wiaty, które w pierwsze założenie miały być takimi wiatami nowoczesnymi, zabudowanymi, z takimi ciągami stojącymi. Teraz powstały takie no, normalne, takie klasyczne wiaty. Nie, no jak już wbudowujemy dobrą infrastrukturę, patrzmy na przykład na Rzeszów. Oni porobili świetne rozwiązania, te przystanki podgrzewane, są szerokie wiaty, są wiaty pylonowe. Dostosujmy, unifikujmy te systemy, żeby to była flagowa inwestycja miasta. Ten głos panowie dotarł do Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie wiem, kontaktowaliście się panowie, czy na sesji była pani dyrektor, nie zwróciłem uwagi. Może rzeczywiście coś się ruszy w tym temacie, bo sprawa z tego, co słyszę, jest no, pilna. Ja myślę, że to nie tyle kwestia pani dyrektor, ile inwestora, czyli miasta, bo jeżeli prawie 150 milionów wydajemy złoty na modernizację autobusów, to dlaczego w tym momencie nie zaplanowano właśnie do modernizacji także tych wiat, czy właściwie całości przystanków, tak? Bo tam można było zrobić i chodniki, to co mówimy, i właśnie te wiaty, te, które także byłyby ekologiczne. Na pętlach gdzieś tam przy tak. tych elektrycznych autobusach, ale na pętlach ile osób wsiada, oczywiście, wysiada. Oczywiście, z tego co słyszę, to trzeba zrobić, to jest naturalna rzecz, natomiast jeżeli mówimy o kompleksowości, to ja się tu absolutnie też zgadzam, że to powinien być cały system. Także i przystanki. Zgadza się. Jeszcze dodam jedno. Proszę bardzo, też, żeby przewidzieć jako MZK powierzchnie reklamowe, bo tego znowu brakuje. Te dojrzałe, duże miasta, bo przecież jesteśmy ogromnym miastem, warto, żeby miały powierzchnię reklamową, bo też przecież dzięki temu jest jakiś zysk dla miasta. Poza tym jest ta nowoczesność, jest ta wielkomiejskość, nie? I tego moim zdaniem też brakuje. Nie ma takiego skonsultowanej charakterystyki tej wiaty typowo, która charakteryzuje Zieloną Górę. Rzeczywiście, nie ma też w Zielonej Górze takich charakterystycznych reklam, jakie pojawiają się na przystankach w innych polskich miastach. Panowie, w ratuszu, panie Piotrze, mieliśmy chwilę porozmawiać na temat schroniska dla bezdomnych zwierząt. To jest temat. Wczoraj usłyszałem, że wraca przed każdymi wyborami. Może się pojawia częściej, może nie mnie to oceniać, ale panowie, rzeczywiście chyba jest problem ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze i z infrastrukturą, którą dysponuje, i też z lokalizacją, która staje się chyba coraz bardziej uciążliwa. To prawda, natomiast ten problem to nie wraca co wybory, tak mówi prezydent, żeby zrzucić to temat na kwestię polityczną. A tak nie jest, bo psy przecież nie są polityczne, psy nie głosują na tą czy tamtą partię, tak? Ale chcą w jakichś normalnych warunkach, myślę, że w cywilizowanych warunkach funkcjonować. Ludzie, którzy tam pracują, też powinni w odpowiednich warunkach pracować. Więc ten temat wraca mniej więcej co roku, a nie co 4 lata. I czas do tego rzeczywiście, żeby się przymierzyć.
prezydent nic nie zrobił. Od 12 lat nie zaproponował żadnej przestrzeni, żadnego nowego rozwiązania. A są panowie jakieś miejsca w ogóle propozycje? Adam Urbaniak wczoraj coś mówił o tym, że za jedną z oczyszczalni, nie pamiętam w którym miejscu, gdzieś tam Zawada Jany, bardziej tamte tereny, nie wiem, czy słyszeli panowie. Różne były pomysły, ja pamiętam, ale to bodajże ze 20 lat temu, kiedy była budowana oczyszczalnia w Łężycy, że za tamtą oczyszczalnią też, ale ja myślę, że tak naprawdę dzisiaj pokazywać konkretną jedną propozycję byłoby też trudno. Wydaje mi się, że należałoby znaleźć kilka propozycji i znowu ja uważam, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Skonsultujmy to, w którym miejscu byłoby to najmniej uciążliwe. Nawet formę referendum przygotujmy, bo rzeczywiście to dotyczy tak naprawdę całego miasta. To jest taki temat, że nikt by nie chciał raczej w okolicy, tak jak dokładnie, nikt nie chce jakby najbliżej siebie. To jest tak, naturalna oczywiście rzecz. I teraz gdziekolwiek przynosić, to też będzie uciążliwe dla innych mieszkańców. A zatem trzeba takie znaleźć miejsce, które nie będzie nikomu przeszkadzało. Panie Marcinie, a pan zna takie miejsce? To jest to złoty środek? Ja też powiem, skąd ten temat się wziął. A proszę bardzo. Spotkałem się z prowadzącymi tym schroniskiem, sam te psy wyprowadzam jako wolontariusz. Zgadza się, no, nie wspomniałem o tym, proszę bardzo. Głównym argumentem były te choroby, które zwierzaki przenoszą, bo te boksy nie są wydzielone, to są te konstrukcje ażurowe, blisko siebie i te zwierzęta w sposób cierpią z uwagi na to, że tam jest permanentny powrót chorób. Nie ma, to nie jest nowoczesne schronisko, nie ma kanalizacji. Wolontariusze muszą dziesiątki tych łopat przerzucić, tych nieczystości. To jest bardzo uciążliwe. Podziwiam w ogóle, że to wszystko tam się dzieje i to wszystko jest jakoś nabiera tej dynamiki. Ale to jest konieczne. Po połączeniu miasta z gminą wiedzieliśmy o tym, że mamy duże miasto. Tam jest 300 psów, 100 kotów, mówię, tam i wszystkie wąki BHP, pożarowe, sanitarne. To wszystko wpływa bardzo negatywnie na ten obiekt. No, były dwie propozycje, gdzieś w lasach za Jędrzychowem, była też Łężyca, były prowadzone jakieś uzgodnienia, ale to wszystko zanika. I ten temat nie może powracać z roku na rok. W końcu trzeba przeznaczyć porządne pieniądze. Bo porządne o tym, ile? Jakimi kwotami tutaj może, w tym przypadku należy operować? To zależy, 5, 7 milionów, 10? Od 3 do 5 milionów pewnie. No właśnie, na dzisiaj nie ma nawet ani programu funkcjonalnego, ani projektu, chociaż tyle. Są miejsca teoretycznie do dyskusji, ale nie mamy nawet koncepcji tego schroniska i to jest kłopot, bo na to są pieniądze w mieście, żeby zrobić program funkcjonalny, projekty budowlane, uzgodnić to i już to wbudowywać. Dlatego podnosimy ten temat i myślę, że to może dobrze te wybory są. Może teraz przyspieszymy i faktycznie uda się to schronisko w końcu znaleźć lokalizację i wdrożyć jakieś procedury. To zobaczymy. Propozycja takiego mini referendum w sprawie schroniska też wydaje się bardzo rozsądna, żeby popytać Zielonogórzan, bo rzeczywiście są grupy, którym to będzie przeszkadzać. Może jakoś uda się wspólnie wypracować pewne stanowisko. Panowie, chciałbym was zapytać jeszcze na koniec naszego spotkania. Szkoda, że o polityce nie porozmawiamy, ale dzisiaj czasu na to nie ma. O Komitet Rewitalizacji. Poznaliśmy skład Komitetu Rewitalizacji. To takie ciało opiniotwórcze, doradcze, działające przy prezydencie miasta, które ma nadzorować te rewitalizacyjne poczynania magistratu. Panowie, jak oceniacie skład, komórkę, zadania Komitetu Rewitalizacji? No ustawa reguluje to ciało. Dobrze, że to się stało. Zgadza się. Wróciliśmy do konsultacji obszaru degradowanego. Ciekawy przekrój osób, które się tak, znajdują tu w komitecie. Tym bardziej, że no, było wiele rozmów w środowiskach pozarządowych, wśród ekspertów. Ja się tam się cieszę, że są architekci, że są ludzie kultury. Od nas z klubu dysygnowaliśmy pana radnego Mariusza Rosika jako eksperta do spraw zieleni, są społecznicy, to więc myślę, a może że się to przełożyć na to, że tych protestów związanych z rewitalizacją w Zielonej Górze będzie tak, mniej? Bo komitet jakby monitoruje i diagnozuje procesy, które będą wprowadzane rewitalizacyjne w miasto, żeby one były skuteczne, żeby były przemyślane, żeby te konsultacje były prowadzone, żeby była ta problematyka wbudowywana w ten GPR, w ten schemat tych działań, to więc to jest bardzo istotna, ważna komórka. I myślę, no, przy tej przekroju osób, które znalazły się w tej strukturze, myślę, że teraz proces rewitalizacji nabierze dynamiki. Panie Piotrze, pan też taki hura optymizm? Nie. Znaczy niestety, chciałbym, żeby tak było, ale w moim przekonaniu niestety tak nie będzie, bo prezydent już dawno powiedział, że to on jest architektem tego miasta i on będzie decydował. Więc ja się obawiam bardziej to, że w sytuacjach, kiedy będą trudne do rozwiązania, to wtedy będzie dla tej komisji przekazywał informacje. Natomiast tam, gdzie przykład choćby ulicy, teraz mamy Dąbrówki, będzie i tak sam podejmował decyzję. Dlaczego o tym mówię? Bo w uchwale jest też zapisane, że akurat ten teren dotyczy jakby zurbanizowanego miejsca jeszcze do części tak zwanego Starego Miasta zaliczanego. I jeżeli teraz nawet nie korzysta jakby z opinii, z rozmów właśnie tej komisji, to nie wierzę, żeby dalej tak było. Ja się tylko cieszę, że jedną z pierwszych decyzji Komitetu Rewitalizacji była ta decyzja o tym, żeby zająć się podwórkami, nie tylko tymi
reprezentatywnymi miejscami w Zielonej Górze, ale także podwórkami. Przykład tak. mamy tutaj na Starówce, niedaleko rynku pod Topolami, ta przestrzeń za kinem Nysa, taka zacieniona alejka jest. Z takim tunelikiem, przejściem na Starówkę, ma zostać zrewitalizowana. To bardzo ważna informacja. Panowie, pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia, za to, że wytłumaczyli panowie i przybliżyli naszym widzom to, co działo się w ratuszu. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, kłaniam Marcin Paweł. Pawierowski, Platforma Obywatelska, to był program Stary Rynek 1. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.